Yonaguni to niewielka wyspa z archipelagu Yaeyama, należąca do Japonii. Położona jest około 100 km od wschodniego wybrzeża Tajwanu, pomiędzy Morzem Wschodniochińskim a właściwym Oceanem Spokojnym. Jest to jedna z wielu wysp, jakich w tym regionie jest bardzo dużo. Z pozoru nie wyróżnia się niczym niezwykłym, jednak w odległości około 100 metrów od południowego jej wybrzeża znajduje się tajemnicza budowla. Co więcej, zlokalizowana jest ona pod powierzchnią wody. Niektórzy uważają, iż owa niezwykła formacja skalna jest pozostałością po starożytnej cywilizacji, podczas gdy inna grupa uznaje, iż formacja powstała w sposób naturalny. Monumenty Yonaguni, zwane podwodnymi ruinami wyspy Yonaguni, zostały odkryte w 1985 lub 1986 roku przez japońskiego nurka i przewodnika wycieczek podwodnych Kihachiro Aratake. Szukał dogodnego miejsca do obserwacji rekinów, gdy około 30 metrów pod powierzchnią wody natknął się na regularny układ skał. Część z nich wyglądem przypomina piramidy schodkowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż formacja posiada równe krawędzie, zaś uliczki pomiędzy równo ociosanymi blokami skalnymi zdają się potwierdzać fakt, iż miejsce to zostało stworzone przez człowieka. Monument ma 50 metrów długości oraz 20 metrów szerokości. Początkowo odkrycie nie wzbudziło sensacji. Dopiero 10 lat później japoński przedsiębiorca Yasuo Watanabe sfinansował ekspedycję, w której udział wzięli naukowcy oraz ekipy telewizyjne Discovery Channel i British Channel 4. Od tego momentu megalityczna budowla stała się sławna. Wielu Japończyków twierdzi, iż ruiny owe stanowią dowód na to, iż to właśnie Japonia, a nie Sumer czy Egipt, była kolebką współczesnej cywilizacji. Niewątpliwie Yonaguni stanowi jedną z największych zagadek współczesnej archeologii. 14 tysięcy lat temu na terenach tych żyli prehistoryczni mieszkańcy Japonii, Yomoni. Była to pierwsza neolityczna kultura wytwarzająca ceramikę. Uznawani są za wynalazców haczyków do wędek czy oszczy do harpunów. Nie ma natomiast wzmianek, by Yomoni budowali piramidy lub świątynie. Należy jednak mieć na uwadze, iż pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, a więc około 14 tysięcy lat temu, masowo topniały ląd o lody. Naukowcy szacują, że poziom morza podniósł się wówczas o przynajmniej 100 metrów. Koniec epoki lodowcowej zbiegł się w czasie z pojawieniem się Yomonów. Wiek piaskowców oraz łupków osadowych z tego miejsca oszacowano na 20 milionów lat. Jeśli konstrukcja powstała w sposób sztuczny, to człowiek lub istoty, które ją stworzyły, musiałyby to zrobić znacznie wcześniej niż 14 tysięcy lat temu. A tego współczesny główny nurt archeologiczny nie jest w stanie w jakikolwiek sposób zaakceptować. Z drugiej zaś strony przygotowany w 2007 roku raport pod kierownikiem geologa morskiego profesora Masakiego Kimurę oszacował ich wiek na 2 do 3000 lat. Jednocześnie profesor Kimura twierdzi, że monumenty stanowią pozostałości po zabudowaniach z zaginionego kontynentu Mu. Warto również zauważyć, iż profesor Kimura był jednym z pierwszych naukowców, którzy zbadali tę niezwykłą formację i całą swą karierę naukową poświęcił udowodnieniu, iż Yonaguni stanowi kolebkę cywilizacji. Utworzył nawet organizację, która ją badała i opiekowała się monumentem. Jego prace potwierdziły, iż była to starannie zaplanowana konstrukcja, na którą składały się sieć budynków, rzeźb, zamek obronny, a nawet stadion. Japońscy poszukiwacze twierdzą, że na jednej z platform monumentu na osi północ-południe odnaleźli kamień, który mógł pełnić funkcję zegara słonecznego. Inna skała z kolei przypomina żółwia. Jeden z mitów japońskich opowiada o Urashima Taro, rybaku, który uratował życie młodego żółwia morskiego. Gigantyczny gad zabrał go w czarodziejską podróż po podwodnym królestwie. Czy żółw z Yonaguni jest bohaterem tej legendy? Kolejna pionowa skała o wysokości 10 metrów posiada idealną strukturę w kształcie litery L. Ułożenie głazów cechuje się ogromną regularnością. Wydaje się więc, iż istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, by tak wiele geometrycznych wzorów i kształtów powstało w jednym miejscu w zupełnie naturalny sposób. Na niektórych kamieniach monumentu podobno znajdują się znaki przedstawiające nieznane pismo, które do chwili obecnej nie zostało odczytane. Badacze trafili także na miejsce, które przypomina trójkątny basen, na brzegu którego znajdują się trzy otwory leżące w jednej linii. Profesor Kimura twierdzi, że kiedyś tkwiły w nich filary. Jeden otwór jest sześciokątny, co dowodzi, że jest dziełem człowieka. W basenie widać także mniejsze otwory, być może są to ślady dłuta. Jedna ze struktur wyglądem przypomina sfinksa z długimi ramionami i diademem, nazywaną obecnie skałą boginią. Ponoć przypomina ona wizerunki dawnych królów Chin i Okinawy. Inna skała z charakterystycznymi oczami wygląda jak Moai, słynne posągi z Wyspy Wielkanocnej. Profesor Kimura twierdzi, iż u brzegów wyspy odkrył 10 kompleksów podobnych ruin,
oraz 5 w pobliżu Okinawy. Wszystkie obiekty jego zdaniem łączy sieć dróg i kanał. Wszystkie są otoczone wałami ochronnymi. Zdaniem naukowca jest to dowód na istnienie cywilizacji na tym terenie. Z drugiej jednak strony Robert Shaw z Uniwersytetu Bostońskiego twierdzi, że monumenty Yonaguni to nic innego jak naturalny twór. Sądzi on, iż skały z tego rejonu pękają wertykalnie, co zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią wody prowadzi do tworzenia symetrycznych struktur. Rejon Yonaguni jest położony w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, gdzie trzęsienia ziemi i ruchy tektoniczne są niezwykle powszednie. Wszystkie monumenty porośnięte są gąbkami i koralowcami, co tworzy wrażenie gładkości. Sceptycy twierdzą również, iż owe znaki wykryte przez Kimurę to zwykłe zarysowania. Megalit nie jest również wcale aż tak geometryczny, jak sugerują zdjęcia. Widziany na żywo sprawia wrażenie naturalnej formacji. Z kolei schody mają od 0,5 do 7 metrów wysokości, więc nie sposób po nich chodzić. Niektóre teorie związane z monumentami domniemają ich związek z mitycznymi cywilizacjami, jak wspomniany już kontynent Mu, Lemuria czy nawet Atlantyda. Za teorię uznającą to miejsce za faktyczne pozostałości starożytnej cywilizacji przemawia jeszcze jeden fakt. Otóż odkrywca tego miejsca to doświadczony Nurek, który widział najróżniejsze naturalne pęknięcia i formy skalne, uformowane wskutek aktywności geologicznej, która w rejonie Japonii jest niezwykle intensywna. Kihachiro Aratake jednak od pierwszej chwili, gdy zobaczył to miejsce, uznał je jako miejsce ruin, a nie naturalny twór. Czy więc tysiące lat temu istniała w tym miejscu zaawansowana, tętniąca życiem cywilizacja? Co się z nią stało? Czy w wyniku geologicznej aktywności tego terenu doszło do jej zatopienia, zniknięcia i zapomnienia? Czy też być może formacja ta jest jak najbardziej naturalna, zaś japońscy naukowcy widzą w niej to, co chcą widzieć? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.